Razem z Atwo Gang wpadliśmy na pomysł. Lecimy w miejsce, w które na ślepo trafimy rzutką. Papier, kamień, kto pierwszy? 3, 4. No właśnie, obydwoje będziemy rzucać rzutką w dwa miejsca, później widzowie Łatwo Gang wybiorą, gdzie lecimy. Widzowie wybrali Brazylię, więc lecimy do kraju piłki nożnej oraz karnawału. Na to przygotowałem. To będzie fajne, co nie? Gdyś stary zaczął reakcję mojej mamy. Ona tak, co ty zrobiłeś? O, kurwa, to jest niemożliwe. Pokochają cię tam, nie? Mamy wjazd na fawelę tak o. To jest 10 stycznia, 5.41. Jest duża szansa, że spotkamy Neymara za 4 dni. Okej. Bo to jest, bo ogólnie Kuba w to nie wierzy. Ja w to nie wierzę, nie? A ja coraz bardziej wierzę. Dobrze, proszę państwa, 5 dni, nigdy nie jechałem na tak krótko, na drugi kontynent. Nic nie spałem dzisiaj, tutaj macie proces, jak wyglądał pakowania. Nie obyło się! Oczywiście nie jestem spakowany, wszystko rozwalone. Jedyny plus tej wyprawy jest taki, że tym razem jedziemy z bagażem podręcznym, tylko nie bierzemy bagażu głównego. To tylko na 5 dni. Większość w ogóle miejsca zajmie w tym bagażu moim sprzęt elektroniczny. Kupimy sobie jakieś rzeczy na targach i tak dalej. A my teraz, proszę państwa, wracamy do historii, która się dzieje dalej. Rozpoczynamy od lotu z Warszawy do Amsterdamu. Następnie przysiądziemy się na kolejny lot z Amsterdamu do São Paulo. A ostatni etap naszej podróży to lot do Rio de Janeiro. Jeszcze nie to miasto. Łatwo Gang montuje dla was materiały. Dwa food porn. Dzisiaj mamy do jedzonka lasagne. Nie no, spoko wygląda. Tak pół na pół. Smak to nie wygląda. Co, Frankfurt? Oddała? Ziemniaczek, proszę skosztować. Oj. To ziemniaczek z taką cebulką. Z cebulką. Bawimy się. Wylądowaliśmy, proszę państwa. Jak tam odczucia? Już jesteśmy w Brazylii. Pozytywnie, no nogi mnie bolą. Mam takie spuknięte paluchy. Ale nie, no pozytywnie, nie, no kurde, znowu jakoś mi... Chcę się nauczyć pójść do kamery. Inna forma, nie? Na TikToku to zawsze ten. Tak, ale spokojnie widzowie, jeszcze się nauczymy, jeszcze będziecie mnie uwielbiać tu. Ja czuję, że się rozkręcę tam, wiesz, na tym karnawale. Tam pokażę swoje umiejętności taneczne. Zorientowałem w ogóle, że nie wziąłem ani gaci, ani skarpetek w ogóle. Serio, no zorientowałem się tak 10 minut temu. 15 minut do otwarcia bramki, 5 do 9 minut do terminalu dwójki z buta. Na stronie mi podpowiadało, żebym wziął lot, który jak gdyby ma o godzinę krótszą przesiadkę, to wtedy byśmy nie zdążyli. Stary, jako ostatni chyba przyszliśmy tutaj. Dobrze, proszę państwa, powpychaliśmy się w kolejki, troszeczkę tam narobiliśmy bałaganu, ale udało się. Popatrz, stary, jak są oreklamowane te... Na kopie żółwie ninja. Tartarugas. Ogólnie współpraca z Tartarugas. Podajcie do kina w Rio de Janeiro. Łatwo patec, macie 10% zniżki. Na bilety. Ale tylko w Brazylii. Tylko w Brazylii. Jesteśmy już w Rio de Janeiro. Jest to drugie co do wielkości miasto w całej Brazylii. Było kiedyś stolicą, aczkolwiek z racji tego, że nastąpiła centralizacja stolicy w Brazylii, mamy stolicę państwa Brazylia w mieście Brasilia. Pewnie się też czyta Brazylia. Co ciekawe, największym miastem w Brazylii jest São Paulo, które jest w ogóle największym miastem na całej półkuli południowej. Samo Rio de Janeiro, tak mi się wydaje, że ma 6 milionów mieszkańców. Ogarnęliśmy dla łatwo kartę SIM. Hola, posso comprar karto SIM aqui. I jedziemy do hotelu. Mamy 200 metrów, proszę państwa, od plaży za naprawdę bardzo małą kwotę, także to jest super, super, super. 100 metrów od plaży, 200 metrów od morza. Pół godziny drogi z lotniska i jesteśmy na miejscu. Tutaj będziemy chyba w tym budyneczku mieszkali. Super, super, super. Zakończone. No. Bonito. Mamy mieszkanko. Właściciel mieszkania udzielił nam kilku wskazówek, a przede wszystkim, abyśmy unikali noszenia dużej ilości pieniędzy przy sobie oraz powstrzymywali się od rozmów telefonicznych podczas chodzenia na mieście. Nie, ale to zawsze tak mówią, kurde, zawsze tak mówią, nie? Dobrze, proszę państwa, ja już się powoli kładę spać. Niestety, dużo roboty mam też. Takiej poza nagrywkami będzie to, nie ukrywam, ciężki okres. Zarzucam sobie kilka projektów na głowę. Mamy jeszcze Everesta. Everest to jest tak, pierwsza sprawa, chcę wejść. Także muszę trenować. Druga sprawa to jest ogarnianie właśnie agencji i tak dalej, wszystkich rzeczy, żeby to wszystko było ogarnięte. A trzecia sprawa to jest nagrywanie tego wszystkiego, co się będzie działo na Everestie. Ogarnianie właśnie tego pod nagrywkowej strony produkcyjnej. Aż robiłem kilka przelewów teraz, w ogóle masakra, bo pamiętacie, jaką miałem sytuację podczas 80 dni dookoła świata, kiedy to było bodajże w Cusco, nie w 80 dni dookoła świata, ale jak byłem 30 dni w miesiąc w Ameryce Południowej i byłem w Cusco, to też zrobiłem przelewy.
przelew z mojego banku. Zostało to zablokowane od razu. Teraz też mam zablokowane i tego nie idzie odblokować. Mam zablokowaną aplikację, mam zablokowany bank. Nie da się dodzwonić do infolinii, bo właśnie, prawda, gdzieś tam mój numer bym musiał wydać mega dużo kasy. To jest dosyć problematyczne i zapomniałem o tym, że takie duże przelewy to trzeba uważać z tym. Ale dzięki Bogu mam Revoluta. Aha, to nie jest materiał sponsorowany. Naprawdę, dzięki Bogu, że mam Revoluta, bo Revolut pomaga. Mówię to całkowicie szczerze, ten materiał nie jest sponsorowany. Polecam serdecznie mieć Revolucika. Poszliśmy spać, a gdy wstałem, poczułem się naprawdę niedobrze. Jest ogólnie katorga, nie? Nie spodziewałem się. Strasznie źle się czuję. Mam chyba coś zjadłem. Miałem jakąś srakę niefajną, a na dodatek jest tak kurwa gorąco, że to przychodzi ludzkie pojęcie, w sensie ja byłem w Afryce i tak dalej. Możliwe, że włączamy wiatraki wszędzie, gdzie się da, ale nie ma tutaj klimy w ogóle. Patrzcie, taki trzeba mieć luz, proszę państwa. Montujemy. Amerykański luz. Ja nie wiem, czy ja coś przyjmę w ogóle, bo tak mi nie droni brzuch, stary, żygać mi się całe. Dobra, pójdziemy kupić, bo jedzenie jest istotne. Ja cię kręcę, mówię całkowicie szczerze, proszę państwa. Już lepiej było w obozie drugim na Amadablam. Ja się zaraz zżygam w ogóle. A teraz zmierzamy do miasta, zaopatrzyć się w jakieś ciuchy i... Marker jeszcze, żeby Neymar podpisał. Oczywiście, że tak. Wszystko jest gotowe. To świeże powietrze jest też takie, no, pomaga. Chociaż śmierdzi trochę gównem, nie? Ale troszeczkę, stary. A tutaj też fajnie, ktoś ma jakiś warsztat, nie? Pracuje sobie, chłopie przy drodze, naprawia. Pospacerowaliśmy na piękną, malowniczą plażę w Rio de Janeiro, Copacabana. Small, biggie, this. Something like this. Mirror? No. 5-0. 5-0? 5-0. Oh, too much, my friend. I'm sorry. Special price for you, 40. Brother, for this I can give you, no, I can give you 20. It's good, I know 20 is good. My best price, 3-0. Oh, okay. Thank you. Thank you. Hey, you Cash. Brazylijer? Ja. Bądź siemasz. Siema. Kokosów w ogóle używali w wojnie w Wietnamie, żeby robić transfuzję krwi i w ogóle kokosy są przezdrowe na, wiesz, na wszystko, nie? Ale kurwa. Gorąco, stary. Chciałeś siedzieć normalnie? Cześć, mam pochę plecy już? Jeszcze nie. Ja normalnie czuję się, jakbym był, wiesz, spod wody wyszedł powoli już. No dobry, ale taki? Nie wiem. Mi się wydaje, że jest spoko. Prawdziwy kokos. No. Tak, wiesz, nie jakiś podrabiany. Nie. Poszliśmy na szybko coś wszamać? Musi mi ponad 10. Naleśnik z serem, tak? Naleśnik z serem. Nie, no dobry. Nie mogę się patrzeć na żarcie w ogóle, nie? Chyba jakieś zatrucie. Następnie udaliśmy się do sklepu, żeby kupić jakieś leki, po czym powróciliśmy do hotelu. Mam elektrolitki kupione. Elektrolity, coś takiego, taki zachód. Jak wyglądają elektrolity? Paracetamol. Może 3 godziny. Mi pomogą coś pospać, poleżeć. Dramatycznie jest. Zrobiłem sobie krótką drzemkę i jesteśmy gotowi ruszać dalej. Ruszamy, nie ma co siedzieć. Jest godzina 14, wstaliśmy rano. Ja się czuję, jakby jeszcze byłby koniec dnia. Jeszcze mamy cały dzień. Wlatuje paracetamol. Idziemy odwiedzić Chrystusa Króla. Musimy zrobić dużo rzeczy, kupić koszulki, bla 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 bla. Czas ruszać, zwiedzać. Rio de Janeiro. Oczywiście, nie można by mnie nazwać prawdziwym turystą, gdybym nie kupił sobie... Let's go, perfecto? Si. Okay. A teraz czas spróbować lokalnych owoców. I fajnie, nie? Za takie bananki 3 złote, nie? Wychodzi? No, może więcej, 4, przepraszam. Słodki? Taki, no. Inny, co? Łapie, niesamowite jest to, ile jest odmian bananów. W Polsce to no, za granicą, co? Brazylia słynie z silnego związku z piłką nożną i jest uważana za jedno z najbardziej futbolowych państw globu. W związku z tym... Chłopie, ale to jest takie, wiesz, widać, że to jest takie szyte, kurde. Tak. Ale czuję, że śmierdzę, stary, śmierdzę niesamowicie. To lepiej siedzi, no. Stary, jestem zajebistym turystą, nie? Perfecto. Super price. Bonito. To jest przyjaźń. Ludzie ogólnie są... Tira fotla. Jest. High five. O nie. Ja i co? Okej, grazie. Kompilacja najgorszych chwil. Co to było? Ale widzisz, jacy ludzie są zajebiści. Ale o co? Myślę, że jesteśmy influencerem, tak? A nie wiem, może tak. No co tu chodziło? Chyba tak. Żeby dotrzeć do statuły Jezusa w Rio de Janeiro, konieczne jest skorzystanie z kolejki. Niestety spotkała nas dość nieprzyjemna sytuacja. Okej, są głos bullshitting us.
Jest, okej. Podszedł do nas gości i powiedział, że kolejka jeździ za 2 godziny najbliższa i że nie zdążymy, żebyśmy wzięli ich autobus za 100. No, skomował nas, bo pociąg nie jedzie za 2 godziny, tylko za 20 minut. Zawsze jest dobrze pójść, się zapytać i tak dalej. Gracias. Zrobimy sobie foteczkę, co? Możemy. Pewnie możemy. Później będzie opcja, żeby ją kupić za tu buły, nie? Na 200 zł. Trzeba będzie pograć koniecznie piłkę z Brazylijczykami. Tyle do roboty jest. Ale sta górna. Co się teraz dzieje, proszę pana? No, jedziemy zobaczyć tego na górze. Tego tam na górze. Bo, stary. W ogóle ludzie piszą, że jestem strasznym idiotą, że się nie umiem wypowiadać. Nie. Ale tak piszą zawsze bo na YouTubie, bo na TikToku to wiecznie ogarniam. Ale teraz to specjalnie akurat tak powiedziałem, żeby było śmiesznie, tak? Spokojnie. Podróż w górę zazwyczaj zajmuje od 20 do 30 minut. A tam są małpy w tych lasach, proszę państwa. Ja nie wiem, czy ja bym tam się nie wybrał po prostu, żeby zobaczyć, jak tutaj małpy przejmują świat. Tu jest kaplica, proszę państwa. Nie no, pięknie tu jest, stary. Jestem naprawdę mega podjarany. Ale muszę jedną rzecz powiedzieć ogólnie. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ale my w Świebodzinie mamy większego Jezusa Chrystusa, wiesz, tym jest wyższy, no. No pewnie. Ale w ogóle on nie... Możemy nawet lepszego zrobić, jak się postaramy. W Kostrzynku, tak? Kostrzyżyk? Jest takie miejsce w Polsce. Ty tam... tam... Co tam się dzieje? Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, wychodzi, okay. Że jestem naprawdę idiotą. Nie, spokojnie, nie przejmuj się. Ale pięknie. Naprawdę, mega. Ja to nazywam egzotycznym megalopolis. Bardzo lubię ogólnie skoki ze spadochronu i na pewno będę chciał kiedyś na wiewióry się zapisać, o ile uda się mi się dążyć jeszcze. Do czego dążę? Tutaj był taki dokument, gdzie dwóch skydiverów zostali wyrzuceni z samolotu gdzieś dalej i pod ramionami Jezusa Chrystusa przelecieli. Zbiera. Możliwe, proszę państwa, że zaraz do nas dojdzie burza. Jeżeli to jest ostatnia wiadomość, to moje hasło to... Do czego? Do TikToka. Do TikToka. Jak, podobało się? Tak, było bardzo fajnie. Mi też się podobało. Mamy zaliczone chyba teraz najbardziej taką rzecz, z której Brazylia jest najbardziej znana. Poza karnawałem w Rio, nie? Co się będzie dalej działo? Tego nikt nie wie. Zjechaliśmy w dół i trochę zgłodniliśmy. Zakupiliśmy hot doga, stosujemy tak zwanego brazylijską parówę. A co się będzie działo później? Matez będzie się strzykł, proszę państwa. Ogólnie czuję się jak taki stary dziad, który wiesz, jakiś taki młodziak coś pokazał. Ja wiesz, nie mogę być gorszy, nie? Wiecie, że ja już na Instagramie mówiłem dużo wcześniej, że mnie te włosy męczą i po prostu są za długie. Jak robię treningi do Everestu, no to po prostu bardzo mocno się pocę, nie? Można je ściąć na łyso, a można również zrobić fajną fryzurę. To jest brazylijskiego hot doga? I co sądzisz? Spoko? Dałoby. Głód to jest najlepsza przyprawa, nie? Bardzo dobrze, stary. Niech ci służy. Też właśnie nie mogę się doczekać, chociaż przez te problemy żołądkowe, które miałem ostatnio, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale trudno, hartujemy się. Obrigado. Niestety, okazało się, że dzisiaj wszyscy fryzjerzy byli już zamknięci, więc zdecydowaliśmy się odłożyć to na jutro, kiedy będziemy w fawelach. A teraz kierujemy się do restauracji w Copacabana. Boże, ja wyglądam aż tak źle. Dobrze wyglądasz, nie możesz tak mówić. Jutro wiesz. To lepiej ode mnie, tak szczerze. Proszę państwa, zamówiliśmy sobie tak, jakieś 2 tradycyjne dania, prawda? Ja już zapomniałem co. Zupę ze stóp krowy. Ty wziąłeś zupę ze stóp krowy. Nie, ty wziąłeś zupę ze stóp krowy. Nie, ja koniec końców nie wziąłem zupy ze stóp krowy. Ogólnie tutaj w restauracji jest całkiem drogo, bo kosztuje to około 100 takie danie. Dużo taniej jest w takich małych barkach. Jak to mówię? Bo to jest z bananem. Z bananem? O, no, bananem. Ale dobre. Cenie okazało się dużo większe niż zakładaliśmy. Zapomniałem, że jeszcze mnie brzuszek bolał, także to jest zwastowane, ale zjedziemy tu jeszcze, co? Takie mocne 8, nie? 8? No, bo ja też nie wiedziałem, co zamawiam, nie? Ja nie jestem panem, wiesz, ryżu i brakowało mi sałatki, nie? Oni mają tutaj węgle stary i mają mięso, nie? Bo ja mówię, no, takie 8,5, nie? O, bo już tak powiem. Ja się wstydzisz, co? Tak. A w następnym odcinku... Powalimy się na krótko. Wiadomo, że chodzi o fryzurę Ronaldo, ale jest problem, bo ja mam przejebana kola, no. Nie, no będzie dobrze, zaufaj, będzie dobrze. Nie bierz na siebie odpowiedzialności. Nie będę kłamał, no nie będzie dobrze, ale to, no wiesz, no.